Powiedziałem na początku tej Eucharystii, że nie chcę nikogo witać w szczególny sposób, ale Pan Jezus mnie upomniał w trakcie tej inicjacji mszy świętej i jednak chcę wyróżnić w szczególności te 2000 dzieci, które nas dzisiaj będą prowadzić w naszym orszaku. 2000 dzieci się zgłosiło na ten orszak. Przywitajmy te dzieci i podziękujmy im bardzo serdecznie. I wśród tych dzieci chciałbym, żebyśmy wyróżnili dzieci, które już nas prowadzą długi czas w tym orszaku. Mianowicie od 6 grudnia nas prowadzą w tegorocznym orszaku dzieci z zespołem Downa. Dzieci, z którymi spotkaliśmy się 6 grudnia, żeby zainaugurować tegoroczny orszak. Także z myślą o tych dzieciach otwieramy przez ten czas już od 6 grudnia, ale także dzisiaj na tej Eucharystii, w czasie naszego pochodu i jeszcze pod katedrą, w czasie koncertu, będziemy zbierać grosz na zajęcia logopedyczne dla tych dzieci. Chcemy zebrać pieniądze na 500 godzin takich zajęć dla naszych dzieci, które ich bardzo, bardzo tych zajęć potrzebują. I także zbieramy ten grosz dzisiaj, jeszcze myślę jakiś czas będzie po temu okazja, na dzieci i ubogie rodziny z Libanu, w szczególności z Bejrutu. Jest wśród nas osoba, która reprezentuje tamte rodziny i jest taką prawą, lewą ręką, głową i wszystkimi nogami i całym ciałem naszych dzieł charytatywnych w Bejrucie. To jest pani Sumar. Welcome, Sumar, very much that you are with us. Thank you very much for your coming. Brawo. Dzisiejsze święto jest świętem wielkiej radości i dobrze, żebyśmy tę radość przeżyli, ale jest też, i to jest bardzo ważne, wydarzeniem, w którym Jezus Chrystus otwiera nas na spotkanie. I jest to spotkanie z ludźmi, których Biblia nazywa poganami. Spotkanie, które było niewyobrażalne właściwie w tamtych czasach. Nie wiem zresztą, czy tylko w tamtych czasach. Jest jakimś dramatem, kiedy religia, zamiast budować mosty między ludźmi, zamiast ludzi rzeczywiście prowadzić do spotkania, rozdziela, antagonizuje, ustawia jednych przeciwko drugim. Zamiast budować mosty, buduje mury. I to właściwie było zasadą ludzi religijnych w czasach biblijnych, że religia jest tym, co określa moją tożsamość, jakby w kontrze, w przeciwieństwie do innych. Nie dochodziło do spotkań między ludem Boga a poganami. W Jezusie Chrystusie, i to jest to, co słyszeliśmy dzisiaj w liście świętego Pawła do Efezjan, w Jezusie Chrystusie to, co było zakryte przez wieki, co było nie do pomyślenia przez wieki, w Jezusie Chrystusie staje się łaską. Lud Boga odkrywa, że na tym polega łaska, że może się spotkać z tymi, których nazywa poganami. Na tym polega łaska. Nie po to lud Boga jest przez Boga wybrany, żeby się nadymał swoim wybraniem i swoim przekonaniem, że Pan Bóg jest jego własnością. Lud Boga po to ma zawierzoną przez Boga prawdę, żeby się spotkać ze wszystkimi innymi, bo Bóg chce być Bogiem dla wszystkich. I
to, co jest bardzo piękne w dzisiejszym święcie, to to, że Chrystus sam do siebie pociąga trzech mędrców ze wschodu, trzech pogan, którzy przychodzą do Jezusa i w ten sposób też mogą spotkać się z tymi, którzy już są w ludzie Bożym. Więc to spotkanie z poganami jest spotkaniem, które nam dziś jest w szczególny sposób zadane. Nie sposób nie wspomnieć dzisiaj przy tej okazji o papieżu Benedykcie XVI, którego wczoraj pochowaliśmy. To był papież, któremu bardzo zależało na spotkaniu Kościoła z tymi, których nazywamy poganami. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2011 roku papież Benedykt zaprosił do Asyżu przedstawicieli wszystkich religii wzorem papieża Jana Pawła II, który zrobił to 25 lat wcześniej, w czasie wojny bałkańskiej. Wtedy papież Jan Paweł zaprosił wszystkich przedstawicieli najprzeróżniejszych religii do Asyżu, żeby się modlić o pokój. 25 lat później Benedykt XVI zaprosił do Asyżu też liderów wszystkich religii, ale zaprosił także przedstawicieli ludzi niewierzących. To było niesamowite wydarzenie, bo niektórzy mówili tak, że papież Benedykt nawrócił się na Asyż. Tak? Jak Jan Paweł II zwoływał to pierwsze spotkanie w Asyżu, to niektórzy próbowali przeciwstawiać wtedy jeszcze kardynała Ratzingera papieżowi Janowi Pawłowi II, nie? Że Ratzingerowi się miało nie podobać to spotkanie międzyreligijne w Asyżu. A 25 lat później sam zorganizował takie i poszedł krok dalej, że zaprosił nie tylko różnie wierzących ludzi, ale zaprosił także ludzi niewierzących. I wtedy tak pięknie mówił, że niewierzący nie jest żadnym wrogiem dla człowieka wierzącego. Jest jakimś niesłychanym dramatem, jeśli ktoś wierzący widzi w niewierzącym swojego wroga. To niech się przyjrzy swojej wierze, niech się przyjrzy swojej religii. Bo to nie jest normalne, jeśli religia pokazuje ci kogoś jako twojego przeciwnika. To znaczy, że coś fałszywego wkradło się w twoje przekonania religijne. Drugi człowiek nie może być twoim wrogiem, jeśli ty jesteś wierzący. Jeśli jesteś naprawdę religijny, religia nie daje ci do ręki amunicji, by do kogoś strzelać. I papież mówił tak bardzo pięknie, Benedykt, popatrzcie na tych, którzy są niewierzący, jako na ludzi poszukujących, jako na ludzi, którzy cierpią, bo nie mają Boga. I mówi, popatrzcie na nich, jako na tych, którzy przychodzą do was z pytaniami. Widzimy dzisiaj w Ewangelii, że mędrcy poprowadzeni przez gwiazdę, duży kawał drogi do Jezusa, ale na końcu mają pytania i do kogo mają z tymi pytaniami pójść? No idą do Jerozolimy, do stolicy religijnego świata. Idą na dwór króla, który wystawił fantastyczną, wielką świątynię, uważaną za jeden z cudów świata. On ma na dworze arcykapłanów, uczonych w piśmie, więc stawiają pytania ludziom religijnym. Komu mają je postawić? Komu mają postawić pytanie o Boga? I papież Benedykt mówi tak, może największym problemem jest to, że wtedy, kiedy nam stawiają ludzie niewierzący pytania o Boga, to ostatecznie do Niego nie docierają, ponieważ obraz Boga, jaki otrzymują, jest albo zredukowany, albo jakoś wypaczony, w jakiejś mierze fałszywy. Ten obraz Boga, jaki widzą z nas, jaki my im przekazujemy, jest taki, że nie sposób za tym obrazem pójść. Może problem jest po naszej stronie. Zobaczcie, jak ta rozmowa wyglądała. Przyszli otwarci z pytaniem, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Herod, uczeni w piśmie, wszystko wiedzą. A to nie jest uczciwy dialog. Herod z nimi nie rozmawia po to, żeby im pomóc.
Herod rozmawia z nimi po to, żeby zabezpieczyć siebie. Ta rozmowa to jest jedna wielka manipulacja. Ten niby dialog z poganami prowadzony przez kogoś, kto jest właściwie liderem ludu Boga, ten dialog jest nieuczciwy. Ten dialog służy wyłącznie temu, żeby swoją pozycję zabezpieczyć. Nawet gdyby to miało być wbrew Bogu. Nawet tak, nawet tak. A przecież mogłoby być zupełnie inaczej. A przecież Herod mógłby wstać z tego tronu, zaprosić tych arcykapłanów, uczonych, których zwołał do siebie i pójść razem z tymi trzema mędrcami. Nie pokazywać im drogę. Cytowałem już kiedyś tutaj Fultona Sheena, który mówił, że Herod jest jak zawiadowca stacji. Zna świetnie rozkład jazdy, zna wszystkie trasy pociągów, tylko nigdy do pociągu żadnego nie wsiadł. Nie? Nigdy żadnym pociągiem nie jeździ. Nie? Tak się zachował, pokazał im drogę, nie? Jak znak przy drodze, który się sam nigdy nie rusza. A przecież naturalne byłoby być inaczej. Nie? Jeśli spotykasz ludzi, którzy przeszli ponad 2000 kilometrów i pytają cię, gdzie jest ten, którego szukamy, i on jest 10 kilometrów od twojego domu, to nie wstaniesz, nie pójdziesz? Nie, nie wstał i nie poszedł. Bo nie miał żadnego poczucia wspólnoty z nimi. Nie miał żadnego wspólnego z nimi tematu. Chciał ich tylko użyć. Nie? Dalej ich traktował jak pogan. Zobaczcie, jak Paweł mówi w liście do Efezjan. Dzięki Jezusowi Chrystusowi poganie są współdziedzicami, współczłonkami ciała, współuczestnikami tej samej obietnicy. To to razem jest kluczowe. Razem z nimi jesteśmy, razem w dziedziczeniu, razem w obietnicy, razem we wspólnocie wiary. To razem, to jest to, co było lekcją papieża Benedykta. W tym samym roku 2011 Benedykt zaczął taką inicjatywę, która nazywała się Dziedziniec Pogan. I ona szła przez całą Europę. Starsi pamiętają, dzieci będą się o tym kiedyś uczyć w szkole, nie? Że ludzie wierzący spotykali się z niewierzącymi w najdziwniejszych miejscach, poczynając od Paryża, przez Bukareszt, przez Tiranę, nie? Albania, pierwsze państwo, które ogłosiło, że jest oficjalnie ateistyczne. O czym rozmawiać z oficjalnie ateistami? O czym? Macie jakiś pomysł? Papież Benedykt miał. Porozmawiajmy o ich przeszłości, o ich historii, o ich tradycji. Nie? W Paryżu o nauce, w Atenach o pięknie. Nie? Najbardziej chyba wstrząsający dziedziniec pogan był w Palermo na Sycylii. O czym rozmawiać na Sycylii? O prawie. Bo wiesz, że tam jest mafia i to jest wspólny problem. Masz temat, wierzący, niewierzący, wspólnie rozmawiajmy. A masz poczucie tego, że jesteście współdziedzicami, że jesteście współuczestnikami tej samej komunii Kościoła, nie? Tych samych obietnic. Mógł się wybrać i z nimi przejść. A tego nie zrobił. Tego nie zrobił. Jesteśmy tak przez tę liturgię słowa ustawieni w naszych relacjach do tych, o których mówimy, niewierzący, poganie. Jesteśmy ustawieni między Herodem a świętym Pawłem. To do kogo wam bliżej? Do kogo wam bliżej? Nie? I w czyim duchu chcecie się przejść tą piotrkowską? Czy to będzie duch Heroda, czy to będzie duch świętego Pawła? Nie. Może nadużyłem trochę Ewangelii, bo jakby ktoś miał w sobie ducha Heroda, to w ogóle by się nie wybrał już na tę piotrkowską. Mam nadzieję, że się wszyscy wybierzemy razem. Zapraszam was do tej drogi, która nas ciągle tego uczy. Uczy nas spotkania z innymi, ale spotkania, które się dzieje w takim przekonaniu, to są ludzie, których mi Pan przyprowadził. Pan mi ich daje.
Potrzebujemy razem uczciwego spotkania i to jest dla mnie łaska, że mogę się z nimi spotkać. To jest dla mnie łaska. Więc w takim duchu was zapraszam do tego wspólnego marszu w orszaku pięknym, prowadzonym przez dzieci. I bardzo was też jeszcze raz namawiam na ofiarność, na to, byśmy faktycznie przynieśli Panu Nowonarodzonemu wielki, obfity dar, byśmy go wsparli wtedy, kiedy on jest dzieckiem z dziećmi. Nie? Taki ładny tekst świętego Ireneusza, że Chrystus jest dzieckiem z dziećmi, tak jak potem jest młodzieńcem z młodzieńcami, jak jest dorosłym z dorosłymi. Ale w te święta wspominamy go, że jest dzieckiem z dziećmi. I w związku z tym właśnie jego obecnego w dzieciach, utożsamiającego się z dziećmi, jego spotkajmy, jego obdarujmy hojnie, tak jak to jest możliwe i tak jak widzimy dzisiaj jego potrzeby. Amen.